Nazywam się Alek i jestem naukowcem, inżynierem w sieci badawczej Łukasiewicz, a po godzinach jestem muzealnikiem. Pierwsze urządzenie elektroniczne, jakie zrobiłem, to była jakaś druga albo trzecia klasa podstawówki i to był odbiornik radiowy. Taki bardzo prosty, tam na paru elementach, bardzo taki prosty odbiornik radiowy. Czyli miałeś 8-9 lat? Tak, miałem 8-9 lat, jak zacząłem. Stara elektronika ma taką cechę, że tam niemalże widać, jak to działa. Te układy są z reguły proste, relatywnie proste i zjawiska, które tam zachodzą, są prawie że na wyciągnięcie ręki, to jest prawie że namacalne. To odróżnia właśnie tą starą elektronikę od dzisiejszej, gdzie w tej nowej wszystko jest zaklęte w płatku krzemu, nie widzimy, co tam się dzieje. Są to skomplikowane bardzo układy, takie, że już nie są tak wprost do ogarnięcia umysłem. Ta stara elektronika zdecydowanie to zapewnia, że można zrozumieć, jak to działa. Jeżeli ktoś młodszy się pasjonuje tego typu techniką czy przedmiotami, pozwala nieraz wyśledzić, jaki był bieg historii techniki. Bo prześledzenie, jak rozwijała się, no tu akurat radiotechnika, pozwala połączyć to, co jest teraz, z tym, co było powiedzmy na początku wieku XX, zrozumieć pewien kontekst historyczny, w jaki sposób ewoluuje dany sprzęt. No bo telewizor, weźmy choćby, jest dzisiaj powszechnie stosowany, ale przeszedł całą, praktycznie rzecz biorąc, stuletnią historię, stuletnią ewolucję od przedmiotu bardzo takiego awangardowego, bardzo drogiego, luksusowego, po taki przedmiot codziennego użytku. Moja praca zawodowa związana jest z techniką próżni, z różnymi jej zastosowaniami. Ta próżnia, jeżeli chodzi o ten zabytkowy, stary sprzęt, jest tam obecna. Mianowicie lampy elektronowe muszą mieć do swojego działania próżnię. I to jest to, co łączy, stanowi takie spoiwo mojej pracy zawodowej z tymi zainteresowaniami pozazawodowymi, z moimi pasjami, które uprawiam po godzinach. To laboratorium służy temu, że niezależnie od tego, czy jest godzina pracy Instytutu, czy jest dzień powszedni, czy jest weekend, ja mam tę możliwość, że mogę pewne pomysły sobie tutaj o dowolnej porze dnia i nocy sprawdzić. Nieraz niektóre zagadnienia są takie pasjonujące, że nieważne, to może być godzina 24, ale jeżeli mam pomysł, idę i próbuję, robię. Nie jestem ograniczony tym, że nie wpuści mnie portier, tak? Bo jest poza godziną pracy Instytutu. W Instytucie nie mógłbym w tym czasie robić różnych rzeczy z uwagi na to, że regulamin jest taki, a nie inny. Tutaj ta możliwość istnieje. Niezależnie od tego, która jest godzina, nieważne jaki jest dzień tygodnia, czy to jest święto, czy to jest jakiś tam dzień wolny, ja mam tę możliwość, że pewne rzeczy mogę tutaj na miejscu przetestować. Ponieważ widzów nie mogę zaprosić fizycznie tutaj, mogę jedynie za pośrednictwem YouTube pokazywać te moje zbiory i czynię to właśnie prowadząc taki kanał razem z kolegą, gdzie pokazujemy te eksponaty, omawiamy ich działanie, starając się w taki sposób bardzo obrazowy, prosty pokazywać, jak to działa. Jest takim moim marzeniem, żeby kiedyś utworzyć prywatne muzeum, które byłoby udostępnione dla zwiedzających, tak żeby inni mogli też poznawać tą przeszłość naszą. Jeżeli tak jak Alek, jesteś naukowcem z pasją, dołącz do nas. Wejdź na lukasiewicz.gov.pl/kariera.